Za każdym razem włączając radio, słuchacz dostaje pewnego rodzaju gotowy produkt. Dlatego pomyślałem sobie, jako autor tego reportażu, że może warto by spojrzeć na to wszystko z zupełnie innej strony, od kuchni. I jako, że kończę praktyki w Radiu Pryzmat, zostaję tutaj na dłużej, chciałem się podzielić tą stroną wewnętrzną Radia Pryzmat z perspektywy uczestników Akademii Dziennikarskiej i tworzenia Przystanku Kraków. Tworząc Przystanek Kraków, skupiamy się przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, na własnej okolicy, własnym podwórku Krakowie. Chciałbym poprowadzić małą wycieczkę krajoznawczą, byście mogli ze mną przejść pewną trasę z rynku krakowskiego do Radia Pryzmat. Bo w większości stamtąd właśnie udaje się do studia. Podjeżdżam tramwajem numer 9 w większości wypadków lub 50 na ulicę Starowiślną. Jesteśmy z zabytkowej części Krakowa, dzielnicy Kazimierz. Ta dzielnica wyzwala pewnego rodzaju refleksję, którą myślę ma każdy, kto kiedyś był w tym miejscu. Jest to pewnego rodzaju przeniesienie się w czasie o przynajmniej 80 lat. Stare kamienice, zupełnie inna ludzka mentalność, pewnego rodzaju typy zachowań, które już są niepopularne. Tak samo jak i radio. Myślę, jeśli ktokolwiek ma z nim styczność, odczuje to samo, że mimo, że jest internetowe i działa na nowoczesnych mediach, ma pewnego rodzaju old school w sobie. Przeszedłem już plac Wolnica i dość żwawym krokiem zmierzam coraz bliżej radia. I jestem właśnie na ulicy Wiatora, gdzie znajduje się Staromiejskie Centrum Kultury, w którym znajduje się siedziba Radia Pryzmat. I przypominam sobie, jak to było pierwszym razem, kiedy tutaj się pojawiłem. Mój pierwszy dzień Radia Pryzmat, a właściwie w Akademii, wyglądał tak. Przyszłam ubrana w sukienkę, bo chciałam wyglądać skromnie, żebyście mnie nie pomyśleli, że jestem jakaś, nie wiem, wyuzdana, niefajna. I chyba wszyscy pomyśleli, że jestem nieśmiała, bo się nie odzywałam w ogóle. Tak sobie myślę, polubią mnie czy mnie nie polubią. Potem spotkałam ciebie w Niepołomicach, a ty mnie nie poznałeś. Potem się okazało, że potańczyliśmy nawet razem i w sumie już od tamtej pory było fajnie. A moja pierwsza audycja była audycja wspólna, kiedy byliśmy wszyscy w radiu. Rozmawialiśmy chyba o wakacjach. Ale moja pierwsza audycja taka sama, to była z Adą. Było to o street arcie. No i wspominam to dobrze, chociaż się wtedy bardzo zdenerwowałam. Bardzo krępowały mnie słuchawki na uszach, mikrofon i to, że ludzie mnie słuchają. Pamiętam, że strasznie się stresowałam, bo wyciągnęła mnie w ogóle koleżanka Olga, która już niestety nas opuściła. Poznałam wszystkich ludzi, bo dołączyłam później, ale jakoś szybko w miarę się zaaklimatyzowałam, bo zobaczyłam od razu, że ludzie są sympatyczni, że fajnie się z nimi współpracuje i są totalnie bezkonfliktowi. No i w zasadzie nie miałam dużo tych wspomnień z pierwszego dnia, bo byłam trochę rozkojarzona. Wszystko mnie zaskakiwało, więc nie dużo z tego dnia pamiętam. Moja pierwsza audycja była o muzyce wśród młodzieży. Nie pamiętam do końca, z kim prowadziłam. Pewnie te osoby się na mnie obrażą, jak to usłyszą. Nieważne. Ale było dosyć sympatycznie, chociaż strasznie się stresowało. Strasznie. Przyszłam do radia, poznałam panią Anię i pani Ania od razu mi kazała wejść do sali, w której wy siedzieliście i powiedziała, żebyście mnie nie zjedli. Przyszłam do was troszkę później, bo dołączyłam do was dopiero w październiku. No i z pierwszego dnia pamiętam... Ja pamiętam z pierwszego dnia. Pamiętam Wiktorię, pamiętam Adę, drugą Wiktorię i ciebie. Chyba tylko tyle was było wtedy. I to był właśnie mój pierwszy dzień, natomiast pierwsza audycja.
była to audycja o marzeniach, którą prowadziłam razem z Adą i z Wiktorią Kasprzek. I pamiętam, że w pierwszym wejściu nie odzywałam się ani słowem. Dopiero w następnych wejściach się troszeczkę ośmieliłam i wtedy już było fajnie. Wtedy się poczułam, że się już troszeczkę wyluzowałam i wspominam ją bardzo mile. Wydaje mi się, że miałam dwa pierwsze dni w Radiu Pryzmat. Jeden to był taki dzień, kiedy tutaj przyszłam pierwszy raz. Przyszłam z mamą, bo chciała wiedzieć, jak to wszystko wygląda, gdzie to jest. Zapukałam do pokoju numer 45, przed którym właśnie mówię. I zobaczyłam panią Anię, która jest naszą szefową. I trochę porozmawiałyśmy. Pani Ania nie chciała mnie tutaj za bardzo przyjąć, bo uznała, że jestem za młoda, aby tutaj być. Ale powiedziała, że jeżeli mi na tym tak bardzo zależy, to żebym przyszła następnego dnia. A jeżeli nie, no to żebym sobie po prostu odpuściła. Więc z kolejnego dnia przyszłam, pojawiłam się tutaj znowu i poznałam cały przystanek Kraków, czyli Akademię Dziennikarską. Przygotowywaliśmy przez chyba 2 albo 3 godziny pierwszą audycję w przystanku Kraków, która audycja była wtedy o wakacjach. I śmieliśmy się tak głośno, że było nas słychać wszędzie. W samym Domu Kultury. Jestem właśnie przed siedzibą Radia Pryzmat w Staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży SCKM. Jest to stara kamienica, dość charakterystyczna dla dzielnicy, w której się znajdujemy. Więc teraz wejdę do środka i pokażę wam, czy postaram się, żebyście mogli sobie wyobrazić, jak wygląda w środku Radio Pryzmat. Do głównego biura Radio Pryzmat prowadzi dokładnie 69 schodów. Znajduje się ono na 3 piętrze, więc jest lekkim problemem dla osób z brakiem kondycji, żeby tam wyjść. Naprzeciw siebie mam salę numer 45, salę owianą pewną legendą, gdzie Akademia Dziennikarska spotykała się przez pierwsze pół roku swojej działalności w przystanku Kraków, omawiała wszelkie szczegóły oraz plany działania. Tam też zostawały podjęte decyzje o wszelakich audycjach, tematach. Tam też zostaliśmy uczeni fachu dziennikarskiego. Jedną z podstawowych rzeczy, jakiej uczy się porządny dziennikarz, jest to, że nie można wejść do studia będąc głodnym albo spragnionym. Więc pierwszą rzeczą, jaką odwiedzamy, jest nasza mała, przytulna kuchnia. Zaopatrzeni w kawę, herbatę lub jedzenie, ruszamy do studia tworzyć audycję. W studiu praca jak zwykle wyrań. Nie będę zaraz przeszkadzał ludziom, którzy tu właśnie pracują, ale możecie się wsłuchać w to, że oni naprawdę pracują, przygotowują się do audycji. Jest trochę nerwów, trochę śmiechu. Zaraz przejdę do realizatorki, pewnego magicznego miejsca, w którym dzieją się czasem cuda. Jak już mówiłem, w realizatorce dzieją się cuda. Siedzi tutaj realizator, aktualnie Kwiatek, który jest tutaj panem życia i śmierci. Nie będę mu teraz przerywał pracy, ale myślę, że możecie teraz zobaczyć oczami wyobraźni tą konsolę, te komputery i tą władzę, jaką posiada nad wydawcami, redaktorami. Właśnie ten jeden człowiek, on jest właśnie odpowiedzialny od strony technicznej w Radiu Pryzmat. Nie tylko on, ale dzisiaj akurat pełni swój dyżur. Nie nauczyłam się nigdy kręcenia gałkami, do tej pory nie wiem, jak się realizuje, ale nauczyłam się w radiu przede wszystkim tego, że nie jestem tak odważna, jak mi się wydawało, ponieważ bardzo się stresowałam na początku, ale nauczyło mnie to, żeby się nie krępować, żeby czuć się pewnie, że mogę znać tak naprawdę o czymkolwiek i jeżeli ludzie nie wychwycą tego, że się denerwuję, nawet jak powiem nagle o tym, że pogoda jest piękna, to nikt tego nie zauważy i że po prostu ważne jest to, żeby mieć gadane, żeby mieć co do powiedzenia, bo jak się też gada o głupotach za często, no to nie jest fajnie. Czyli ja trochę inaczej niż Wiktoria. Zobaczyłam, że jestem bardziej odważna, niż mi się wydawało. Że właśnie mogę zrobić niektóre rzeczy bez stresu i no i że tak naprawdę to nie jest aż takie straszne, jakby się mogło wydawać.
bo mimo, że na początku było, ale już jak się po prostu oswoi z mikrofonem, z tym wszystkim, to nie jest po prostu aż takie złe. Na pewno stałam się bardziej pewna siebie i nauczyłam się takiej współpracy z ludźmi, bo dawniej głównie polegałam sama na sobie, a teraz zdałam sobie sprawę z tego, że można polegać na innych i że taka współpraca z innymi ludźmi jest bardzo korzystna. Montaż na początku to była dla mnie czarna magia. Teraz jest troszeczkę lepiej. Teraz jak robiłam reportaż, który montowałam bardzo długo, wtedy nauczyłam się montować i myślę, że teraz już jest fajnie, że teraz już nauczyłam się na tyle, że zrobienie jakiegokolwiek wywiadu i zmontowanie go nie jest dla mnie problemem. Kończymy Akademię Dziennikarską. Tego składu już nigdy nie będzie. I może nasuwać się jakaś refleksja po tym wszystkim, co razem przeżyliśmy. Trochę mnie denerwuje, w sensie nie denerwuje. Trochę mnie martwi to, że już nie będziemy w tym samym składzie. Chociaż mam nadzieję, że będę mogła czasem kogoś z Was do siebie zaprosić, albo może wy zaprosicie mnie. Już wiem, że do Buka mnie zaproszą, bo czasami mi się zdarza gdzieś podróżować, więc może tam kiedyś przyjdę z moimi ziomkami. Ale mam nadzieję, że będziemy się spotykać, że będziemy się zapraszać. No i przede wszystkim mam nadzieję, że osoba, z którą będę w przyszłym roku, będzie sympatyczna i będzie mi się z nią dobrze współpracowało. Bo jeżeli nie, no to troszeczkę słabo. Muszę ją poznać. No i generalnie dobrze wspominam tą akademię. Pomimo tego, że często zdarzało mi się być nieobecnym. Ale było fajnie. Wydaje mi się, że każde wspomnienie z radia jest najlepsze. Nie umiem wybrać jednego, które jakoś tak najbardziej mi zapadnie w pamięć, ale na pewno będą to godziny spędzone w pokoju numer 45 z całą Akademią Dziennikarską. Puszczanie kolęd na YouTubie. Na pewno zawsze będę pamiętała tą grupę ludzi, która siedzi przy długim stole, która się obżera i się śmieje ze wszystkiego i nie można powiedzieć słowa bez zaśmiania się. Wszyscy są tacy kochani i zawsze jak się widzimy, to się tak witamy i przytulamy, że o, jak cię dawno nie widziałem, widziałam stan u ciebie. I to jest fajne. Mi się to podoba. Moja refleksja jest taka, że żałuję, że to nie trwało dłużej. I że nie właśnie Akademia Dziennikarska nie może trwać więcej niż te 10 miesięcy, które dla mnie nie są 10 miesiącami. Niestety. Ale tak to, no nie wiem, mam nadzieję, że po prostu będziemy jeszcze jakoś utrzymywać kontakt. Uda nam się kiedyś jeszcze poprowadzić razem audycję. Może nie w całym składzie, ale w miarę po prostu z osobami. Jedyne, co mogę wysnuć, to to, że poznałam tutaj świetnych ludzi, zarówno w Akademii Dziennikarskiej, jak i potem na praktykach. I mam nadzieję, że kontakt będziemy utrzymywać. Tutaj, jak Wiktoria wcześniej wspomniała, że do jakichś swoich audycji się będziemy nawzajem zapraszać. I na pewno, tak jak mówię, poznałam świetnych ludzi. Pamiętam też jeszcze pierwszego dnia moja mama napisała mi SMS-a, jak jest, czy jak się czujesz w radiu. Ja napisałam, ludzie świetni, to była moja jedna odpowiedź i to już pierwszego dnia. No i cały czas tak zostało. I moim wnioskiem z całej Akademii Dziennikarskiej, w moim przypadku 9 albo 8-miesięcznej, jest to, że są tutaj świetni ludzie i cieszę się, że ich poznałam.